Witamy wszystkich jeszcze raz. Jesteśmy po pierwszym takim większym przymrozku tej wiosny. Mamy połowę marca. W nocy mieliśmy mróz około minus 10 stopni. Pąki kwiatowe na borówkach są dosyć mocno rozwinięte. No i przyszliśmy tutaj w pole zobaczyć, ocenić jak wyglądają ewentualne uszkodzenia i czy takie w ogóle występują. Jak to zrobić? Robimy to w ten sposób, że bierzemy najbardziej rozwinięty pąk kwiatowy, taki jak tutaj. No i musimy go ostrym narzędziem przeciąć. Możemy go urwać, oderwać i przeciąć, albo możemy to zrobić na krzewie. My oderwiemy jeden, taki najbardziej rozwinięty. Tutaj to widać. I teraz musimy go przeciąć, żeby zobaczyć, co jest w środku. Jeśli będzie on przemarznięty, to nie będzie w środku zielony, tylko będzie po prostu czarny, taki zgniło zielono-czarny. Tutaj widzimy, zaraz pokażemy dobrze, tutaj widzimy te takie zielone kółeczka, to są zawiązki pojedynczych kwiatów. Jeśli by te zawiązki były czarne, albo takie zgniło zielone, albo ciemniejsze niż barwa żywo-zielona, to znaczy, że pąk byłby uszkodzony, przemarznięty i niewiele by z niego było na wiosnę, więc to tutaj jeszcze bardziej odwrócimy, żeby to było bardzo dobrze widać. Jeśli się uda, o. Tak to widać. Tak to wygląda. Więc pąki są ok. No a to akurat wzięliśmy odmianę Duke, który jest najbardziej wrażliwy na niskie, znaczy nie najbardziej, ale jest bardziej wrażliwy na temperatury niskie niż Blue Crop. To było sprawdzanie pąków kwiatowych, a jak sprawdzić, czy zostały uszkodzone pąki, nie pąki, tylko czy pędy zostały uszkodzone w borówce. We wcześniejszym filmie mówiliśmy o pędach młodych, gdzie mamy liście i owoce. No i tutaj sprawdzimy taki pęd, czy został on przemarznięty. Bierzemy jeden pęd, przeważnie wierzchołkowy, ponieważ są to młode pędy, delikatne. Ścinamy pierwsze korę i obserwujemy, co dzieje się w środku. Musimy go ścinać do momentu, aż pojawi nam się ciemny rdzeń, ciemnozielony, no taki nie ciemnozielony, ale taki ciemniejszy w środku rdzeń rośliny. Jeśli tutaj widzielibyśmy, że ta barwa jego jest ciemna, zielona, taka zgniło zielona, to znaczy, że cały przewodnik w środku został przemrożony. No z reguły tak się nie dzieje, to musiałby być bardzo duży mróz, żeby takie pędy przemrozić, ale no warto o tym wiedzieć. Ścinamy wierzchnie części pędu. W środku sprawdzamy, jaka jest barwa. Jeśli jest barwa czarna, ciemna, to znaczy, że ten pęd przemarzł. Tutaj można jeszcze zaobserwować przy okazji, że to są pędy zeszłoroczne, ale one już nam ładnie zczerwieniały. A czerwienienie pędu to jest oznaka początków drewnienia takiego pędu. Więc ten pęd, jeśli już jest na tyle czerwony, jak tutaj widać na filmie, to znaczy, że on jest już bardzo, bardzo mocny, jest on przygotowany do zimy i do ewentualnych takich wahań temperatur jesienią, zimą. Także tak to wygląda. Przecinamy pęd, przecinamy pąk i patrzymy, czy w środku jest żywo-zielona barwa.